never met Mr. Frankenstein, but he's living, living, living in Shanghai. I never, 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 never saw his face. Też wszystkim bardzo dziękuję z okazji wybicia 3000 widzów na moim kanale. Obiecałem wam konkurs z tej okazji, więc będzie konkurs. Na czym będzie polegał i co będzie do wygrania? Za chwilkę się dowiecie. Na początku jeszcze jednak chciałbym powiedzieć, że uruchomiłem swój profil na Facebooku kanałowy, tak zwany fanpage. Także kto będzie chciał lajkować, to odsyłam do linku w opisie tego filmiku. Również wczoraj postanowiłem live streamować moją rozgrywkę ze Skyrima. Grałem sobie tak swobodnie, rozmawiając z użytkownikiem Animus na Skype'ie. W Skyrima tak sobie pykałem dla siebie, nietypowo nagrywając Let's Play'a. Kto chciał, ten doszedł. Bardzo byłem zaskoczony tym, że po dodaniu aloga, krótkiego aloga, kilkunastosekundowego jakoś tak, z informacją, że live streamuję w tym momencie Skyrima, po kilku minutach było już 260 odsłon filmu tego właśnie aloga oraz bardzo szybko zajęły się sloty na live streamie. Mam ich dostępnych tylko 50. Wysłałem podanie o rozszerzenie. Bardzo jestem z tego rad, że taki był odzew. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni raz. Oczywiście zapisaną rozgrywkę ponad dwugodzinną macie na moim koncie live stream, do którego odnośnik też jest poniżej w opisie filmiku. Tylko jednak te live streamy będą pojawiać się wieczorami w piątek i sobotę, bo niestety w niedzielę już wracam do Krakowa, gdzie jestem na mobilnym internecie. To były dwie takie sprawy, jeżeli chodzi o troszeczkę więcej na temat mojego kanału w internecie, czyli na Facebooku i na live streamie. Teraz przejdźmy do konkretów. Konkurs. Najpierw co będzie do wygrania? Do wygrania będzie drugi numer z lutego 2010 CD Action. On jest nieotwarty, troszeczkę nadszarpnięty ząbkiem czasu z przestawianiem, z przestawiania właśnie kąta w kąt. Tutaj troszeczkę się oderwało, ale nic nie szkodzi, ponieważ jest paragon, jest w ogóle praktycznie nieotwarte. Jeżeli ktoś lubi czytać, także może poczytać sobie stary numer CD Action, jeżeli go oczywiście nie ma, ale najważniejsza chyba dla was wszystkich jest gra, a nie czytanie, prawda? Ja już ją mam dwa takie właśnie egzemplarze, niestety, tak się złożyło, więc jeden wam chcę oddać w konkursie. Pełne wersje gry w tym numerze to Ninja Blade, Imperium Romanum oraz So Blond, Blondynka w opałach. Myślę, że główną pełną wersją jest Ninja Blade, która to gra nie jest licha. Gra akcji bardzo fajna, zobaczcie sobie gameplay, jeżeli nie znacie jej, powinniście znać, zobaczcie sobie gameplaye na YouTubie. Jednak, co trzeba zrobić, by wygrać? Tutaj gdzieś będziecie mieć link do filmiku, krótkiego filmiku. Tam jest 21 sekund z 21 gier. I to są trailery, także jeżeli ktoś z was ogląda trailery, to będzie miał troszeczkę łatwiej wygrać ten konkurs. Z każdego trailera gry jest jedna sekunda. Wy musicie rozpoznać po kolei wszystkie gry, których dotyczą właśnie te trailery, te jednosekundowe urywki. Myślę, że to nie jest aż tak trudne, chociaż są łatwiejsze oraz trudniejsze gry do rozpoznania. Jeżeli ktoś jest sprytny, poradzi sobie z tym o wiele lepiej niż oglądać właśnie ten filmik na YouTubie w oknie odtwarzania. Ale tak, jak wygląda sprawa organizacyjna, jeżeli mówię tutaj o wyłonieniu zwycięzcy? Zdaję sobie sprawę, że nie każdy siedzi na YouTubie w weekend i czyha na to, kiedy ja dodam jakiś filmik odnośnie konkursu. Także na razie komentarze pod tym właśnie filmikiem z tymi wycinkami są zablokowane. Możecie pisać tutaj pod vlogiem, pod tą informacją o konkursie, możecie pisać co chcecie. Możecie pisać nawet, jakie to są tytuły, jednak ostrzegam, po co macie mówić, co tam jest? Lepiej zatrzymajcie to dla siebie, bo być może ktoś nie będzie wiedział, który trailer jest z której gry. Także myślę, że każdy tutaj niech dba o siebie i nie pisze, nie spoileruje wcześniej, niech każdy ma radochę, niech każdy spróbuje rozszyfrować tą zagadkę.
także na przygotowanie tych odpowiedzi macie tydzień. W sobotę za tydzień około 21 wieczorem powinienem odblokować możliwość dodawania komentarzy właśnie pod tym konkursowym filmikiem i tam będziecie umieszczać odpowiedzi właśnie w formie komentarza od myślników tytuły gier, tylko pełne tytuły gier, ponieważ niektóre trailery są z odpowiedniej części jakiejś tam serii, dajmy na to. I tutaj od razu przypominam, że komentarze mogą mieć 500 znaków, także uwaga na to, wcześniej przeliczcie, wrzućcie do jakiegoś Worda i sprawdźcie, ile to ma znaków. Oczywiście wygrywa osoba, która doda najszybciej prawidłową odpowiedź. Myślę, że to jest najbardziej sprawiedliwe, ponieważ każdy ma tydzień na przygotowanie sobie odpowiedzi i bliżej nieokreślonych godzinach, ponieważ mówię tu około 22, może to być 21 równie dobrze, może to być troszeczkę później, 23 dajmy na to, wtedy właśnie uruchomię możliwość dodawania komentarzy. Także tutaj musicie sobie czyhać na to, kiedy ja właśnie dodam możliwość dodawania komentarzy. Co jeszcze? Myślę, że nie będę tego nadzorował, bo troszeczkę będzie mi trudno właśnie patrzeć, czy ktoś nie dodaje jakichś spoilerów właśnie pod tym filmem. I to chyba by było wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie i umieszczę je odpowiednie adnotacje oraz odpowiednie informacje w opisie filmu. No i zostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt trudne. Za łatwe chyba naprawdę nie jest, więc tylko muszę się martwić, żeby nie było zbyt trudne. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za subskrybowanie mnie, za oglądanie moich filmów, za udzielanie się i dodawanie odpowiednich i miłych komentarzy. Także trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia, hej!